Witajcie, portal Oryx. Jest to taki coś w rodzaju albumu zdjęciowego, na którym wrzucane są zdjęcia lub odnośniki do filmów, najczęściej na Twitterze, ze zniszczonym sprzętem wojskowym na Ukrainie. I cały ten album wygląda w ten sposób. Mamy tutaj niby rodzaj czołgu, odnośnik do danego zdjęcia lub filmu. I wszystko tutaj jest przypisane Rosji. I na ten portal dość dużo osób się powołuje w dyskusjach. Artykuły różnych portali również. I sobie wyliczają ilość oznaczonych tutaj pojazdów i w ten sposób tworzą narrację. A jak to wygląda, jeżeli się zagłębimy w poszczególne zdjęcia? I tutaj nie mówię, że wszystkie nie można rozpoznać, no bo dużo, chociaż po samych oznaczeniach literowych, to możemy już ocenić, że jest to czołg rosyjski, zakładając z góry, że nikt białą farbą niczego nie domalował. Wybrałem tutaj kilka takich zdjęć z tego portalu i wchodzimy sobie przykładowo w takie zdjęcie widoczne na tym portalu i oznaczone i ponumerowane, czyli oznaczone jako jeden pojazd do statystyki zniszczonych pojazdów rosyjskich. Tylko teraz tak, nie będąc specjalistą wojskowym, nie znając tego konfliktu, jak ja mogę ocenić, że ten akurat wrak jest zniszczonym czołgiem rosyjskim, a nie na przykład ukraińskim? Bo jeżeli to by był konflikt tylko Rosja VS na przykład USA, gdzie po samym kształcie kadłuba i typu pojazdu można by było rozróżnić, że to jest 100%, że to jest pojazd rosyjski, no bo to jest ich konstrukcja, no to tak. Tylko w tym konflikcie biorą udział kraje, gdzie uzbrojenie było praktycznie takie same. Jedna i druga strona posiadała takie czołgi jak T-72 czy T-80. I tu jest bardzo trudno ocenić po takim zdjęciu, czyli to jest pojazd. No ale Oryx przypisał to zniszczeniu stronie rosyjskiej. Tej kolejny pojazd. Zdjęcie zamazane. Trudno ocenić po jakichkolwiek oznaczeniach. Tak naprawdę nie wiadomo, czy on jest zniszczony, czy on tylko stoi, a te pojazdy koło niego przyjeżdżają. Ale statystyka jest. Wpisane. Tutaj. No. Domyślaj się teraz. Też z Oryxa. I to nie przypisuję tego, że jeżeli nie ma oznaczeń, to nie jest rosyjski, tylko jest ukraiński. Nie, to jest na 50% na 50%. Jak dla mnie trudne to jest do oceny. Tutaj mamy kolejny pojazd. Ważne, że ktoś datę wpisał, ok. Tutaj to już jest jakiś nie czołg, jakiś BRD, jakiś z tych lżejszych pojazdów, BMP. To jest prawdopodobnie BMP. I też trudno do oceny. No może to być rosyjski, dlaczego nie? Ale na 100% to nie jest. Tu mamy jakieś urwane koło. Tam jest pojazd, który się dopala. No ale Oryx stwierdza, że jest to zniszczony rosyjski pojazd. Do statystyki kolejny się nadaje. Tu mamy zdjęcie z góry. Też rozpoznanie jak najbardziej. To jest widać przedzielone zdjęcie. Tu jest jeszcze jadące, a tutaj prawdopodobnie dostał z czegoś tam lub nie, no to dron wisi nad nim, to pewnie wrzucił mu coś przez to otwarty włas. No tutaj też wypalone całkowicie i też słabo diagnostyczne zdjęcie. I tutaj też jest dość ciekawa sytuacja. Leżąca wieża od jakiegoś tam czołgu, ale już widzimy żołnierz z przypisanym oznakowaniem rosyjskim. Biała opaska na nodze i na ręku. Jakoś tam z jakichś krajów tam, republiko powiedzmy, nie krajów, przepraszam, republik tam z tych bardziej północnych, po Kaukazu. No i teraz znak zapytania. On się fotografuje jako zdobywca
no bo tak w mentalności wojowników, że coś z tego to trzeba się sfotografować, czyli teraz ta wieża to jest ze znakiem zapytania rosyjska czy ukraińska, ale przypisane zdjęcie w ORX jest do statystyki zniszczonych pojazdów rosyjskich. No tutaj można by było powiedzieć, że jeszcze można by coś tam uznać, bo to taki kształt jest, ale to nie, to jest chyba gałąź, ale tak się ułożyła w kształcie litery Z. O, to jest też ciekawe zdjęcie też z ORX-a. Mamy koło z tylnego napędu, część tam silnika. Dobra, i okej. To jest rozpoznany pojazd rosyjski. Tu na pewno, na 100%. Wchodzę jako laik i mówię od razu, tak, to jest na pewno, to jest rosyjskie, tak. Na 100%. Tu mamy kolejną fotkę, gdzieś na jakimś polu, podzerwiały, oczywiście bez żadnych oznaczeń. Tutaj mamy z góry, tak jakby Rosja też dronów nie posiadała. Te zdjęcie też jest dosyć ciekawe, bo wygląda dosłownie jakby było robione w ogóle w innym konflikcie. I też nie widzę żadnych oznaczeń, jest niewyraźne, słabo diagnostyczne. Nie wiadomo, czy ten pojazd jest zniszczony, czy on tylko tak stoi, ale na ORX powoływanie się, że Ukraina 10 razy więcej niszczy pojazdów od Rosjan, to na pierwszym miejscu. O tak. Tu też. Nie wiadomo, czy ten pojazd jest uszkodzony, zniszczony, czy on po prostu stoi, czeka, ma strzelać zaraz, czy na chwilę się zatrzymał, że zaraz pojedzie. I też jakieś tu oznaczenie jest. Kompletnie nic, nie wiadomo. Może to być rosyjski, może to być ukraiński pojazd. Huk tam. I teraz, jeżeli się powołujemy stereotypowo, myślimy stereotypami, takimi, które wytworzyła w nas telewizja, media, no to teraz wchodzimy na taki portal ORX, wchodzimy na takie zdjęcie, już z góry mamy powiedziane, że na portalu ORX są pokazane zdjęcia zniszczonych czołgów rosyjskich. Teraz wchodzimy sobie tutaj i bez zastanowienia żadnego, bez analizy, wchodzimy, o, zniszczyli czołg rosyjski. Tak, to jest zniszczony czołg rosyjski, na pewno, na 100%. I tu kolejny. I jeszcze raz powtarzam, ja nie mówię, że to nie musi być pojazd rosyjski, tylko tu jest słabo zdiagnozować to. I tu jest zawsze na każdym zdjęciu jest to 50 na 50, bo jeżeli by był tutaj Leopard zniszczony, Abrams zniszczony, gdzieś oczywiście nie ma w tym konflikcie tych pojazdów, ale już jakby się pojawiły, i tej noty ja bym powiedział, że na 100% tutaj został zniszczony ukraiński pojazd. Pojazd, który walczył po ukraińskiej stronie. Ale to są pojazdy, które, modele pojazdów, które brały udział w konflikcie po jednej, jak i po drugiej stronie. Więc przypisywanie tych pojazdów tylko do tak zniszczonych i trudno rozpoznawalnych tylko do jednej strony jest nonsensem i powoływanie się na takie źródła jest słabe, bardzo słabe. O, i to też mi się, to jest super zdjęcie. To jest zdjęcie, które jest właśnie w ORX-ie, jest wrzucone w statystyki zniszczonych pojazdów ukraińskich, oj, przepraszam, rosyjskich, już widzę po tym znaku, który mi się od razu powiedziało ukraińskich, a to jest czołg ewidentnie ukraiński. No sorry, naprawdę. I czytam, i później się ludzie dziwią, że wywalam gości, którzy w zaparte idą i widzą niezwyciężoną armię ukraińską, gdzie tak naprawdę ona już kwiczy, płacze i to tylko. I naprawdę żal tych ludzi, ale twardo ich tam łechczą im ego, jacy niezwyciężeni, jacy nie wiadomo co, i powołują się na takie głupoty. Jak to? To jest najlepszy przykład. I on jest wrzucony w statystyki zniszczonych pojazdów rosyjskich. Tutaj też nie wiadomo co. Coś się pali z góry. Dron zrzucił jakiś pewnie ładunek, bo wisi nad pojazdem. Tu widać dziurę powyrwanej wieży, czyli wybuchła amunicja. I teraz z tego zdjęcia oceń, czyj to czołg był. Ale w statystykach jest po stronie rosyjskiej oczywiście. No comment. Tu jak zwykle urwana wieża,
czyli Amorak. I tutaj wypalony czołg, z tyłu jakiś pojazd stoi, bus z literą Z. Aha, i mam rozumieć, że, bo tu już jest dosyć, to nie jest teraźniejsze zdjęcie, gdzie ten bus akurat teraz stoi, to już o ten pojazd się spalił dużo, dużo wcześniej, bo już widzę, już go rdza zaczęła pobierać, lisz jakiś czas musiał stać. Tu podjechał bus z literą Z, więc na pewno to wiąże się jedno z drugim, że jak tu stoi bus z literą Z, to jest pojazd pewno rosyjski na 100%. 100%. I tutaj widać opaska niebieska, tak? I żołnierz wskazuje palcem jakieś koła leżące, tylko zniszczone. I teraz znak zapytania, widząc takie zdjęcie, jak to traktować? Czy on pokazuje z myślą, patrzcie, tam jest zniszczony pojazd przeciwnika? A może tak samo mówicie, tam jest zniszczony nasz pojazd? Bo chcę pokazać, jak mocno został zniszczony. I w tym samym temacie, chcąc być bardziej diagnostycznym, bo chodzi o ilość zniszczonego sprzętu, w ogóle o straty. I po pierwsze, w tym konflikcie jest bardzo mocno użyte są drony w formie rozpoznania. Mieszczący się w plecaku z bardzo dobrą kamerą, z zasięgiem 7 km i on doskonale rozpoznaje. I jeszcze z kamerą termowizyjną, bo do tego dodajemy, czyli widzi w nocy. Czyli te strzelanie jest bardziej precyzyjne. Nie wali się na ślepo. Do tego na portalu New York Timesa możemy przeczytać coś takiego. Jeden dzień na Ukrainie to miesiąc lub więcej w Afganistanie. Czyli w ciągu jednego dnia w tym konflikcie wystrzeliwuje się więcej pocisków artyleryjskich niż w wojnie w Afganistanie przez miesiąc. Czytamy dalej. Ukraińcy codziennie strzelali od 6 do 7 tysięcy pocisków artyleryjskich. Natomiast Rosja od 40 tysięcy do 50 tysięcy pocisków dziennie. Taka różnica. Nawet te liczby 6 tysięcy, tu 40 tysięcy. W innym portalu Financial Times czytamy: Ukraina prosi Unię Europejską o 250 tysięcy pocisków artyleryjskich na miesiąc. I dalej w tym artykule możemy przeczytać. Rosja w ciągu jednego dnia strzela tyle ilości pociskami, gdzie cała Europa może je wyprodukować w ciągu miesiąca. Dziennie. Dziennie wystrzeliwuje pocisków tyle, co cała Europa w ciągu miesiąca może wyprodukować. I teraz weźmy pod uwagę. Po pierwsze, precyzja dzięki dronom i druga, ilość wystrzelonych pocisków. Więc nie dajcie się bujać na takie portale jak ORX i wraki zniszczonych, słabo rozpoznawalnych pojazdów, że tam może być stosunek 10 do 1 dla Ukrainy. Bo to może być w ogóle odwrotne proporcje. A potem wywiad izraelski udostępnia dane, na którym jest taki stosunek, że po stronie ukraińskiej jest 157 tysięcy zabitych żołnierzy, a po stronie rosyjskiej 18 408, no powiedzmy 19 tysięcy. I ludzie się dziwią, dlaczego taka rozbieżność, bo w telewizji powiedzieli, że 10 razy więcej Rosjan ginie niż Ukraińców. No sorry, ale jeżeli jedna strona potrafi wystrzelić 50 tysięcy pocisków dziennie, a druga tylko 7 tysięcy, no to ta rozbieżność taka będzie. No nie oszukujmy się. Samoloty. Też jest dużo znaków zapytania i też jest głosów sprzeciwu, bo dane z początku konfliktu mówiły, że tam Ukraina wchodziła z jakąś tam ilością określonych samolotów. Okej, w porządku. Tylko nie zapominajmy tego, że wiele maszyn dojechało i to jest liczba zniszczonych i już to nie jest patrzone, że mają być tylko, które były przypisane Ukrainie na samego początku. Przecież nasze migi w częściach rozebrane pojechały na Ukrainę, tam zostały złożone i sobie latały jak normalne bojowe pojazdy. Nasz rząd taki myk zrobił, niby na części, a tam te części zostały złożone z powrotem i samoloty latały już jako ukraińskie. Śmigłowce to samo. Jest sporo nagrań, że przez Europę na ciężarówkach różnego typu
Mi-24 przejeżdżały przez pół Europy, żeby dojechać na Ukrainę. No takie są fakty. Sam widziałem te nagrania. I tym akcentem samotnego czołgu na polu żegnam i do usłyszenia, do następnego.